Życząc Państwu wesołych, zdrowych, szczęśliwych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, zapraszam na skrót kolejnego meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Lider Jagiellonia Białystok mierzy się z ostatnim w tabeli łódzkim klubem sportowym. Jaga od razu rusza do ataku. Jesus Imaz uderza tuż obok bramki. 12. minuta meczu. Imaz do Bartłomieja Wdowika. Wdowik, ależ podanie pole karne! Nene! 1-0! Co za akcja, co za asysta Wdowika i trafienie Nene, szóste w sezonie. Szybko gospodarze obejmują prowadzenie. Po dwóch kwadransach gry Adrian Lewe kopie Jesusa i Maza. Pan Wojciech Myć po analizie VAR zmienia swoją decyzję, bo najpierw pokazuje piłkarzowi ŁKS-u żółtą kartkę, później po obejrzeniu powtórek żółtą kartkę kasuje i jest czerwona. Od 33 minuty łodzianie muszą grać w dziesiątkę. Ale co ciekawe, chwilę później mogą i powinni prowadzić. Bartosz Szeliga strzela głową, a Adrian Dieges wybija piłkę z własnej bramki, tuż sprzed linii bramkowej. Ratuje Jagę przed stratą gola. To już Dominik Marczuk rozejrzał się. Marczuk i gol! To chyba nie miał być strzał, sądząc też po reakcji samego Marczuka, który chyba jest zaskoczony tym, co się wydarzyło. Raczej chciał przerzucać piłkę. Może trochę zeszła, ale w jak fantastyczny sposób. No i ten centrostrzał ląduje w bramce, bo wysunięty z bramki Aleksander Bobek nie zdołał interweniować na tyle dobrze, żeby zatrzymać piłkę. Chwilę później jeszcze Jesus Imaz może podwyższyć, ale do przerwy jest 2-0. W przerwie trener Beniaminka zmienia aż trzech piłkarzy, ale niewiele to daje, no bo Jaga wciąż przecież gra z przewagą jednego zawodnika i wciąż atakuje. Tu akurat łodzian ratuje Aleksander Bobek. Fenomenalna interwencja po strzale Nene. No i Nene na razie drugiego gola w tym meczu się nie doczekał. 64. minuta spotkania, Taras Romańczuk, ależ podanie, Jesus Imaz musiał to wykorzystać, przepiękna asysta reprezentanta Polski i gol hiszpańskiego napastnika. Jesus Imaz podwyższa na 3-0, to już ósmy gol Imaza w tym sezonie, no ale asysta Tarasa Romańczuka przepiękna. Możemy dyskutować, czy lepsze było podanie Wdowika, czy lepsze było podanie Romańczuka w tym spotkaniu. Natomiast chwilę później mamy zagranie piłki ręką w polu karnym przez Kajatejana właśnie w tej sytuacji, a więc rzut karny. I Afimiko Pululu, który wszedł z ławki rezerwowych, pewnie w stylu Roberta Lewandowskiego, wykonuje jedenastkę. Czwarty karny Pululu w tym sezonie, czwarty wykorzystany, w sumie 8 goli ma napastnik Jagi. No a w meczu z ŁKS-em lider PKO BP Ekstraklasy prowadzi już 4-0. Nie ma się jednak zamiaru zatrzymywać, na 5-0 w 77. minucie podwyższa Jarosław Kubicki, kolejny rezerwowy zawodnik. Strzelał z dystansu Nene, obronił Bobek, ale piłka wprost pod nogi Kubickiego i jest 5-0. W 83. minucie kupisz do Nene i Nene z dubletem, a Jaga ma 6 goli na koncie. 6-0 to jest wyrównanie najwyższego zwycięstwa Jagiellonii Białystok w Ekstraklasie w historii jej występów. 6-0 wygrali również piłkarze z Białegostoku z Ruchem Chorzów w 2013 roku. Jaga umacnia się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. ŁKS oczywiście wciąż na ostatnim miejscu. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.